Główną atrakcją dla mieszkańców Chocianowa będzie basen Delfinek, z którego przez całe wakacje można korzystać bezpłatnie. Jest to oferta wakacyjna z urządzeniem pana burmistrza. Każdy mieszkaniec może korzystać, gminy Chocianów, każdy mieszkaniec może korzystać bezpłatnie z pływalni Delfinek i atrakcji, które się znajdują na basenie. Oczywiście z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych związanych z COVID-19. Nie możemy przekroczyć 50% obłożenia obiektu, a jako że kolejnym obostrzeniem jest możliwość korzystania z toru tylko przez dwie osoby, więc wychodzi nam tak, że z naszego obiektu może maksymalnie korzystać 10 osób naraz, czyli 8 osób w basenie, no i maksymalnie też 3 osoby w saunie fińskiej, która również jest dostępna. W związku z zaleceniami i w trosce o zdrowie gości obiektu, zarząd pływalni postanowił tymczasowo wyłączyć z użytku część atrakcji. Na ten moment nasi goście nie mogą korzystać z sauny infrared, ponieważ jest tam zbyt niska temperatura, oraz jacuzzi. To również powoduje rozprzestrzenianie się niewłaściwych wirusów w powietrzu. Poza tym jest bezpiecznie i zachęcamy naszych mieszkańców Chocianowa do korzystania z aktywności fizycznej. Zajęcia dla miłośników sportów wodnych będą odbywały się także w polkowickim akwaparku, który wspólnie z Centrum Kultury w Polkowicach przygotował ofertę wakacyjną dla młodszych mieszkańców. W akwaparku będzie miała miejsce szkółka pływacka, tam również dzieci będą podzielone na dwie grupy i po godzinie będą mogły z instruktorami szkolić swoje pływanie bądź rozpocząć naukę pływania. Dla dzieci i młodzieży przygotowano warsztaty, które przez całe wakacje będą odbywać się we wszystkich siedlicach wiejskich na terenie gminy, a także w Polkowickim Centrum Kultury w ramach akcji pod hasłem Bajkowe Podróże. Wszyscy jesteśmy naprawdę pełni pomysłów po tym czasie, kiedy ośrodek był zamknięty i nie mogliśmy w pełni pracować i rozwinąć skrzydeł, ale chcemy przyjmować dzieci, chcemy, żeby one odeszły od komputerów i żeby zeznały trochę więcej radości, bliskości. Dlatego też prowadzimy zajęcia w tym roku przez całe wakacje. Także w Ścinawie przygotowano ciekawą ofertę pod hasłem Zostań, zobacz co u nas, w ramach której przez całe wakacje będą odbywać się wycieczki piesze i rowerowe. Mobilne zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmą m.in. miejscowości Wielowieś, Sitno, Parszowice i Ręszów, które znajdują się na trasie malowniczej ścieżki rowerowej. I chcemy w ramach tego projektu wyjść do tych dzieci, które tam mieszkają. Będziemy organizować zajęcia, będziemy robić zdjęcia, będziemy rysować. Chcemy pokazać, co w tych miejscowościach się znajduje fajnego do odkrycia, do zwiedzenia. Dla najmłodszych przygotowano także zajęcia artystyczne, na których wykonają własnoręcznie rozmaite prace, wykorzystując różne techniki i narzędzia. Na wakacyjne warsztaty w Ścinawskim Ośrodku Kultury nadal można się zapisywać. Zajęcia są bezpłatne. Więcej informacji na stronie organizatora.